Hej, witam wszystkich bardzo serdecznie, witajcie moi drodzy w Total War Warhammer 2. Słuchajcie, kontynuujemy kampanię orków. No i słuchajcie, ostatnio rozpoczęliśmy wojnę sobie z krasnoludami, z Karak Azul. Tak więc tutaj ostatnio udało nam się zająć jedno z ich miasteczek. Szczyt Urazy żeśmy przejęli. No i słuchajcie, obecnie tutaj troszkę plądrujemy. No i będziemy atakować, słuchajcie, kopalnię czarnego żelaza. No na końcu Karak Azul. Tutaj obecnie się kręcą dwie armie aż krasnoludzkie. Tak więc, no, sporo. Co oni tu mają? Działa mają. Bełtomioty. To są chyba coś rodzaju balist. No, sporo tutaj tego. Długobrodzi. Będzie ciężko, tak mam takie wrażenie. Dobra. Czy ty tu możesz coś rekrutować? Nie, bo ty jesteś na tych podziemnych ścieżkach. Tak więc na razie się musimy wstrzymać. Kto tutaj nie ma co robić? Ty nie masz co robić. Ty tu masz stać i w zasadzie i tyle. Jak tutaj to spaczenie? No, tu jest 1% już teraz. Było gorzej. Było zdecydowanie gorzej. Dobra, myślę, że... A, że tutaj stoisz. Chociaż, kurde, czekaj, nie, bo tu czekajcie, to jest jakiś koleś. Ja go czemu muszę się pozbyć. No, nie mogę nic zrobić. Nie mam hajsu. Aha, wydałem sobie pieniądze. No dobra. No dobra, trudno. Lećmy dalej. Zobaczmy, cóż tu się będzie działo. Co zrobią armie krasnoludzkie? Czy będą bronić kopalnie czarnego żelaza, czy też nie? Dobra, porażkę mają. Uzyskano cechę szczęściarz, okej. Dobra, tyle dobrego. Krasnoludami też sobie zagramy. Oj, zagramy sobie krasnoludami. No, dużo będzie serii, tak coś czuję. Zaatakują? Czy poczekają na drugą armię i wtedy go zaatakują? Zaatakowali, a ja zrobię tak. Wycofiemy się. Jak jest taka możliwość, to czemu nie? O, jak pięknie. Jedna armia sobie odeszła. A więc obecnie mamy przeciwko sobie tylko jedną armię. A to teraz Grimgor ich raz powinien rozerwać na strzępy. Dzikusy. To są orkowie, lecz ci niekulturalni. Ci kulturalni, przepraszam. Świętych krasnoludzkich twierdz. Dobra, okej, zobaczmy, co, gdzie oni się tam. Jakaś horda chyba. Dobra, mamy tu jakieś badanka ogarnięte. Co my tu mamy? Tam uzupełnienia serta. Jednostek dzikich orków. Nie mam jednostek dzikich orków. To my mamy co? Jeźdźcy dzików orków. Dobra, weźmy sobie to. Mamy takie jednostki, więc sobie to warto, myślę, zrobić. Dobra, moi drodzy, zróbmy im krzywdę. Wycofiam się. Ale nie za bardzo. Nie na tyle, aby otrzymali wsparcie. Tak, miałem rację. Wycofali się, ale nie na tyle, żeby otrzymać wsparcie. No, ich jest mniej niż nas. W sensie mają mniejsze liczebności wojsk. Mają katapulty, trzeba się ich będzie pozbyć. Mają tutaj też, kurde, gromowładnych. To są coś rodzaju strzelców takich, tych muszkieterów. Dobra, ci tu mają co? Z wielką bronią, tak? Krasnoludzcy wojownicy. No i mają długobrodych. Dobra, słuchajcie, stoczmy tą bitwę. Dobrze, moi drodzy, jesteśmy. Dobra, będę się troszkę cofnąć. Was bym chciał mieć w środku. To tak. Nie, te czarne orki to jest coś pięknego.
To są, czekaj, to są zwykli. To są zwykli, a tutaj są te beściaki, tak? No, słuchajcie, trzeba im zrobić po prostu krzywdę i tyle. Taki krótki plan. Wy oczywiście wejdziecie na tyły. Was ustawimy sobie tu, nasze trole. Łuczników. Tutaj. Chociaż moglibyśmy bardziej ich w tę stronę. Dobra, no i chyba wszystko. Zaczynajmy. Kurde, zapomniałem o nich. Naprawdę. Trudno, damy sobie radę bez was. Oczywiście krasnoludy nie mają jazdy. Oni owszem jakieś tam rydwany mają, ale... Wow! Przywalili nam. Palą nasze czarne orki. Boją się ich. Dobra, nie, poczekajmy. Zrobimy tak. Jeśli tak cofną, więc możemy spokojnie zaatakować tych z tyłu. Dobra. Nasi łucznicy walą i oto jest najważniejsze. Dobra, trolle zaatakowały. Okej. Wyjeżdżamy tu. Wyjeżdżacie tu. Dobra, ten nasz koleżka tutaj już robi rozwałkę. Zaatakować. O, oni pękają już. Dobra, trolle działają. Któreśmy sobie z nimi poradzili. Tak jest. Ready to
A tutaj czarne orki już robią robotę. Załatwić go. Dobra, wygraliśmy to. Najważniejsze jest zabić tego typa. Padł, dobra. Ubić ich. Można wstrzymać ostrzał. Dobra, że będziecie krasnoludy mają przerąbane. Za nimi. Dobra, zakończmy. Znowu nie użyłem wzmocnienia naszych orków, ale trudno. Dobrze, dopaliśmy Kazatora zabójcy smoków. Dobrze, że smoków, a nie orków, tak więc mieliśmy przewagę nad nim. Ewidentnie. Mamy nowy sztandar. Nowy sztandar. Dobra, dostają je debeściaki za to, że zabili ponad setkę przeciwników w czasie tej bitwy. I co my tu mamy? Uzupełnienie strat, dyscyplina, hajsy. Bierzemy uzupełnienie strat. Dobra, my się troszkę cofnijmy tutaj. Ty masz poziom, ziom. Bardzo dobrze, ty masz poziom. Sprawdźmy troszkę jego umiejętności walki, myślę teraz, by się przydało. O, to zageneruje złą naturę, to jest dobra rzecz. Rozbijmy tutaj obóz. Nie o to mi chodziło. Nie, bo nie chcę sobie plądrować tej swoich własnych ziem. To jest te głupie. Dobra, ty ciśniesz tu. Dobra, zostało im tylko ta armia. Porażka. Jakaś kompletna porażka, z tym, że to porażka. Dobra, co ja tu potrzebuję? To mamy. Bardzo dobrze, to mamy. Tego nie mamy. To coś warto jest to zrobić? Skażenie, dobra. Czekajcie, tutaj coś było fajnego. To było fajne, zasięg ruchu. Przychody z plądrowania. Wszystkie armie, przychody z łupów zdobytych po bitwie. Myślę, że warto to będzie zrobić, ale najpierw
Doświadczenie czarnych orków. Koszt werbunku dla jednostek czarnych orków. Dla czarnych orków idę beściaku. Wszystkie armie. Chyba to zbudujemy. Tak, moi drodzy. Trzeba się skupić na czarnych orkach. Oni będą... oni będą szkieletem, na który będziemy budować naszą armię. Więc wszystkie te oddziały sobie wymienimy na czarne orki. Nie wiem, czy to jest dobry pomysł do końca, ale tak zrobimy. Dobra, kończmy turę, lećmy dalej. Zobaczmy, cóż tu się wydarzy. Co przeciwnik będzie kombinował. No i słuchajcie, jak pokonamy już tych krasnoludów, to ruszamy na następnych oczywiście. O, odnosi sukces. O, zranił mi bohatera, skurczybyk. No dobra. Więc tak, tych krasnoludów się zaraz pozbędziemy i pozbędziemy się zaraz następnych. Poszedł do miasta się schować. Nie chcę bronić swych ziem. Przydzielono zadanie. No zobaczymy, dobra. Dobra, zranił mnie. Ale on będzie do odzyskania. Dobra, mamy tutaj kolejne badania zakończone. Co my tutaj mamy? Nowy herszt, tak? Cechy lorda, dobra. Poziom werbunkowy lordów. Co mi tutaj? Jednostek goblińskich głazocisków. Dobra, okej. Okay. Weźmy sobie to. Poziom werbunkowy na razie. Poprawmy. Ty atakujesz. Tak jest, moi drodzy. Stoczmy tą bitwę. Dobrze, moi drodzy. A więc rozpocznijmy rozmieszczanie naszych wojsk. No i myślę, że tak klasycznie troszkę się cofnąć. Tutaj spróbujemy coś ułożyć. Tak. Znacznie, że to mam chyba troszkę za dużo strzelających jednostek. Spróbujemy się tego pozbyć. Tutaj są nasze pajączki. Fajnie wyglądają. Milusińskie są. I co my tu jeszcze mamy? Mamy trolle. No i nasz szef tutaj na wilku. Nieźle. Dobra, zaczynajmy. Pajączki naprzód. Jezus, jak to zapiernicza. Co oni knują? Wycofują się? Zatrzymać się. Nie chciałbym, żeby się dostały pod ostrzał. A, zajmę chyba miejsce na wzgórzu. Orkowie, przygotować się.
Jaki oni mają zasięg? Naprzód. Brać się za nich. Rozwalić tych kurdupli. I się zaczęła. No i pięknie. Złamali się. Rozwalić go. To jest chyba ich szefów. Znaczy szefów w sensie frakcyjny. I główny... chyba ich główny lord. Pajączki działają. Kurde, się stawiają. A, bo są długobrodzi. Przecież nie, to nie może być główny ten szef. Przecież to jest zwykłe miasto. Ale strasznie wykokszony ten ziomek. O, mój tu dostał wpiernicz? Nie wierzę. Nie wierzę, że ten mój dostał tak łatwo wpiernicz. O, zbroję dostał. Dobra, zajmij to. Dobra, teraz musimy tutaj uzupełniać straty. 2000 kosztuje jeden oddział czarnych orków, naprawdę. A 4 tury czekać na nich? Lekka przesada.
to byśmy mogli rozbudować. Jak wy tu? Wy tu jeszcze troszeczkę musicie odetchnąć. Zrobimy sobie tak. Więc będziemy tutaj ich plądrować. Jak tam to uzupełnianie strat? Ale one mi się tu wydłuży, to mi nie pasuje bardzo. Jak tu sobie wejdę, to to uzupełnię w jedną turę, dobra. Dobra, dobra, teraz tak, co tutaj się dzieje? Co my tu mamy? Aha, dziczych, wilczych, pajęczych. No dobra, bo i tak będę to używał, więc możemy sobie to zrobić. Tutaj poprawmy sobie jeszcze dodatkowe hajsy, żeby mieć. Dobra, no i to tyle na razie. Co mi się tu, co tutaj za budynki mam? Jakieś już pobudowane, ale spoko, jestem zadowolony. Ogólnie rzecz biorąc. Dobra, wy uderzycie na to miasto, jak tylko uzupełnicie straty. A przynajmniej rozpoczniecie oblężenie. Nie wiem, czy chce mi się pakować tam ze szturmem. Bo może mogę nie dać rady szturmować tego miasta. Ale oblegać będziemy na pewno. Pytanie tylko jak długo. Jakoś nie śpieszy mi się specjalnie. Czego wy chcecie? Pakt o nieagresji. No dobra, niech będzie na razie. Ze szczurami na razie nie mam zamiaru się pakować w kolejną wojnę. Co ty tu chcesz? Karak Azul. O, dzikie orki. Lepiej odejdźcie. Dobrze, wam radzę. Z kim walczycie? Złoty zakon. Ciekawe. Dałem pakt o nieagresji, jak coś z nimi. Nie chcę się pakować w wojnę na dwa fronty. Dobra, ty jesteś pełni, w pełni sprawny. Możesz zaczynać. Dobra, utrzymać oblężenie. To trochę potrwa. Ale liczę na to, że będzie warto. Ty się tu wzmocnij. Dobra, poczekamy, aż będziemy mieć tutaj pełną armię, bo się okazało, że ta armia nie jest pełna. A tam ci nasi bohaterowie. To był ten? Duża szef goblinów. Duża szef czarnych orków. Jak już to będziemy tworzyć hersztów jako kolejnych dowódców. Oni są po prostu lepsi, no. A tego już mam, tak? W sensie, że mogę go sobie wziąć. No mi tylko co? Koszty utrzymania, tak? Będę musiał zapłacić za niego? Niedługo będziemy tworzyć trzecią armię, ale to jeszcze nie teraz. Po zajęciu tego. Sobie to ogarniemy. Dobra. Ile mamy hajsu? Mało, bo kupiłem orki. Dobra. I ostatnia tura. I będziemy kończyć na dzisiaj. Ten odcineczek. No i zaraz uderzamy na drugich krasnoludów. Znaczy nie wiem, czy jak od razu, czy sobie właśnie nie poczekać sobie na trzecią armię, aż będziemy mogli mieć. To by mogło być całkiem interesujące,
Wy odejdźcie, naprawdę, nie pakujcie mi się tutaj. Po was będę musiał ukrócić. Tego bym nie chciał. Znaczy w sensie, no chciałbym, ale na razie nie mam za bardzo czym. To jakiś miecz Kaina, wszyscy się tłuką. Nie wiem, o co chodzi w ogóle z tym mieczem Kaina. Dobra, ty, tu jeszcze 3 tury. No na razie się nie śpieszę, mamy 13 tur. Będzie trwało to oblężenie. Wow, 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 ile ja tutaj rzeczy do budowania mam. Jak tutaj to by szło zrobić, ale czekajcie, tu są chyba ważniejsze rzeczy do zrobienia. Przede wszystkim ekonomia. Aby z tury na turę mieć coraz więcej hajsu. Dobrze. Dobrze. Ktoś tu ma poziom. A, on ma poziom, patrzcie. No tak, bo jak oni siedzą w miastach, to też poziomy, znaczy expią, to zdobywają punkty. Jakie paszczaki, co to są? Dobra, co my tu mamy? Jeźdźcy. No my tych jeźdźców, to warto zrobić sobie zawsze. Lećmy dalej. Kurde, mieliśmy kończyć, nie? No tak. No zaczynam się coraz ładniej rozrastać. To mi się bardzo podoba. Ja tam nie chcę ich szturmować. Myślę, że spróbujemy. Znaczy, wiecie, no chcę ich zmusić do tego, żeby to im nie zaatakowali, a nie ja ich. Niech wyjdą z miasta i niech staną na ubitym polu. Dobrze, myślę, że tu jeszcze będziemy dalej to oczywiście wszystko rozbudowywać. Co ma tu sens? Myślę, że to ma sens. Tutaj trzeba to zbudować, 3000. Chociaż czekajcie, dobra, to z tego zrezygnujmy i zbudujmy sobie tutaj to. Co to nam daje? Utrzymanie dla jednostek, a wszyscy, którzy robią dość się drewna, tak? A więc rydwanów, piechoty z łukami, włóczników, koszty utrzymania też zmaleją. Doświadczenie jednostek wzrośnie. Okej, okay, jestem zadowolony. Pasuje mi to. Dobrze. Dobrze, dobrze. Dobrze, słuchajcie, myślę, że tutaj to sobie zakończymy. Mam nadzieję, że się wam podobało. Dziękuję za wszystkie wasze komentarze, ocenę oraz subskrypcje. Dzięki, że jesteście. Trzymajcie się, hej i do następnego. Na razie.